Zgodnie z zapowiedzią, gościem raportu dnia jest Marcin Chłodnicki, nowy zastępca prezydenta Kielc od wczoraj. Witam, panie prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie. No i gratuluję przede wszystkim na początek. Bardzo dziękuję. Od wczoraj te gratulacje spływają. Bardzo to jest takie na samym starcie motywujące, więc taki dobry start na pewno. Jakie wyzwania pan stawia przed sobą? Znaczy, przede wszystkim obszar, który obejmuje, to trzeba powiedzieć, że jest to oświata i to jest jeden z największych budżetów, jeżeli chodzi o budżet miasta Kielce, jest kultura, jest również sport, to są takie kluczowe. W tym momencie, to co wczoraj żeśmy rozmawiali również z dyrektorami, już odbyły się pierwsze spotkania z kierownictwem, z kadrą dyrektorów tych instytucji. Dla mnie administracja publiczna nie jest wyzwaniem, 16 lat przepracowałem w agencji rządowej. Jako samorządowiec również zajmowałem się tematami związanymi z tymi obszarami, więc mieliśmy tu cały czas na bieżąco kontakt i obraz tego, ale wyzwania są ogromne. Przeszliśmy co prawda podwójny rocznik, ale jesteśmy, jeżeli chodzi o oświatę, edukację, o szkoły, jesteśmy w fazie tak naprawdę pandemii i obowiązujących rygorów. No, w związku z czym wyzwaniem jest zapewnienie ciągłości tej edukacji i jej efektywności. Oczywiście tutaj musimy działać wspólnie z administracją rządową, z kuratorium oświaty i myślę, że to będzie to, na czym ja będę chciał się skupić, rozpoczynając funkcję wiceprezydenta właśnie od tych spraw. Mamy na pewno też dotknie ten obszar, czy chociażby kultury i sportu i dotyka cały czas mniejsze wpływy, także spowodowane właśnie pandemią, więc za chwilę przyjdzie nam budować budżet tak naprawdę na kolejny rok. To za chwilę będzie się działo i to jest olbrzymim wyzwaniem. To mnie martwi, ale wiem, że sobie poradzimy, bo znam też kadrę tych dyrektorów nie od dzisiaj. Wiem, że są to ludzie, którzy już mają swoje doświadczenie i wiedzą, co robić w tych przypadkach, więc też się cieszę, że wchodzę do takiego właśnie zespołu. Czyli edukacja nie jest panu obca? Nie, to absolutnie nie. Ja pomijam fakt, że w ogóle wywodzę się z rodziny nauczycielskiej. Pomijam fakt, że tak powiem, moich relacji z tytułu tego, gdzie jestem na scenie politycznej, z nauczycielskimi związkami zawodowymi, gdzie naprawdę nasze spotkania są cykliczne i od dawna, z racji wcześniej pełnionych przeze mnie funkcji. Ja nawet pomijam sam fakt, że gdzieś tam też od jakiegoś czasu wykładam na jednej z uczelni, więc mam taki praktyczny też dostęp, jak wygląda ta praca tego nauczyciela. No ale to nie jest nic, czego tutaj się obawiam, że musiałbym się czegoś uczyć. Myślę, że nawet jestem w stanie przewidzieć, gdzie są te takie wrażliwe elementy, tak? Z którymi ja się też spotkam i cały nasz zespół. Natomiast jest jakiś plan, jak sobie z tym poradzić, w związku z czym z optymizmem. Co chciałby pan wnieść do ratusza swoim działaniem? Znaczy, przede wszystkim zależy mi na tym, żeby te wszystkie podległe mi instytucje, żeby mogły rozwinąć jeszcze bardziej skrzydła. Na czele tych instytucji, co od dawna już zauważałem, stoją naprawdę ludzie, którzy są pasjonatami w swojej pracy. Ja mówię również o nauczycielach, mówię o dyrektorach szkół, mówię o wszystkich, którzy zajmują się infrastrukturą sportową, ale też mówię przede wszystkim o instytucjach kultury. Czy to Kieleckie Centrum Kultury, czy wszystkie inne jednostki związane, czy chociażby Kielecki Teatr Tańca. Wszędzie są pasjonaci, w związku z czym pracować z takimi ludźmi to jest czysta przyjemność. Nie można powiedzieć, że wszystko zależy od pieniędzy, ale chciałbym dać możliwości wszelkiego innego rodzaju, jeżeli w tym trudnym czasie pandemii nie możemy dać tych możliwości finansowych, to żeby otworzyć wszystkie inne możliwe drzwi, żeby te instytucje przynajmniej w tym pozafinansowym zakresie mogły rozwijać skrzydła na czele z tymi ludźmi, którzy są pasjonatami i prowadzą te jednostki. Szef Nowej Lewicy w regionie, poseł Andrzej Szejna, jeszcze wieczorem na dzień przed pana nominacją o tym nie wiedział. Czy to oznacza, że w swojej pracy będzie się pan dystansował od partii? Na pewno z posłem żeśmy rozmawiali dzień wcześniej, więc nie wiem, o której godzinie poseł komentował sytuację, bo ja też dowiadywałem się o tym wszystkim na gorąco. W związku z czym sytuacja była bardzo dynamiczna. Czyli też w ostatniej chwili pan się dowiedział o swojej nominacji? Tak, to decyzja została podjęta naprawdę w ostatniej chwili. Dowiedziałem się trochę wcześniej. Poseł też miał świadomość, co dzieje się w mieście, bo było odwołanie, więc zastanawialiśmy się wszyscy razem, jakie mogą się być może pojawić propozycje.
propozycje, co, jakie są scenariusze, co możemy zrobić. W związku z czym wszystko się działo na gorąco. Ja myślę, że nie jest tajemnicą dla wszystkich, że wywodzę się z lewicy i to jest oczywiste. Byłem radnym lewicy. W samorządzie, w Radzie Miasta funkcjonowałem jako też radny lewicy. Reprezentowałem zawsze stanowisko lewicy. I przy tym nowym otwarciu to nie jest dla każdego, wydaje mi się, żadne zaskoczenie. To nawet nie trzeba o tym dużo mówić. Natomiast tak jak wspomniał pan prezydent Bogdan Wenta, nie zadecydowały tu względy polityczne, ale jak powiedział, osobowe, personalne, tak, kompetencje i to, co dostrzegł nas jako osoba, którym zaproponował te dwie wiceprezydentury. W związku z czym moje serce jest po lewej stronie, pracuję dla miasta tak jak dotychczas. Myślę, że mieszkańcy z mojej pracy, ja jako radnego, byli zadowoleni. I myślę, że tak samo zdołam to wyzwanie podołać mu jako wiceprezydent miasta. Dziękuję bardzo. Gościem Radia Kielce był zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Bardzo dziękuję.